Tego podsumowania, szanowni państwo, będziemy dokonywali na konkretach, na przykładach konkretnych inwestycji, dróg, mówiąc o drogach, szkołach, szpitalach, przedszkolach, które powstały dzięki wsparciu rządowemu. Przez wiele lat wiele miejscowości było pomijanych, było zapomnianych. Nasi poprzednicy bardzo często inwestowali tylko w duże ośrodki miejskie, w wielkie metropolie, zapominając o mniejszych miastach, miasteczkach. Od 2015 roku to w sposób zasadniczy się zmieniło. Już za moment rozpoczynamy naszą wielką debatę, rozmowę z Polakami właśnie na ten temat. Rozpoczynamy ją tutaj właśnie, w Janowie Lubelskim. Serdecznie państwa witam, dzień dobry, biało-czerwone w górze. Dokładnie, bo pod tym sztandarem biało-czerwonym rząd Prawa i Sprawiedliwości chce służyć polskim obywatelom, chce pracować dla wsi, miast i miasteczek, chce robić to przez kolejne lata, ale najpierw chcemy podsumować, przypomnieć te wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane przy wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale moi kochani, w związku z tym, że z każdym kolejnym tygodniem ten ważny moment dla naszej ojczyzny nieustannie się zbliża, zawsze w takich momentach, w momentach próby, w momentach rozterek, smutku nas pocieszała, nas dodawała nam otuchy i nadziei, a w momentach właśnie, kiedy stawaliśmy do walki, nas motywowała. To była pieśń patriotyczna, nasz Mazurek Dąbrowskiego, i w tym momencie również chciałbym, abyśmy wspólnie do niego powstali. Do hymnu. Po hymnie. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, przez lata, przynajmniej do 2015 roku, wiele o samorządzie mówiono, wiele obiecywano, ale niekoniecznie dotrzymywano słowa. Wiele inwestycji obiecywano, wielu dyskutowano, ale niekoniecznie szło za tym konkretne rządowe wsparcie. Od 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że to może się zmienić, że rząd wreszcie może budować lepsze nasze małe ojczyzny, nowoczesne miejsca, w których się rozwijamy, w których dorastamy, w których spełniamy nasze marzenia. Chcemy, by były miejscami przyjaznymi dla wszystkich
naszych obywateli. A dlaczego to robimy? Bo chcemy prawdziwej Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej, rzeczy dla Polaków. Bo Rzeczypospolita to wielka ojczyzna, wobec której musimy być lojalni. Ale to także te mniejsze ojczyzny. To poszczególne ziemie, gminy i miasta. To wszystko łącznie to Rzeczypospolita i nie ma Rzeczypospolitej bez samorządu. Autor tych słów jest z nami dzisiaj na sali. Pan prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję Państwu, naprawdę. Chciałem powiedzieć kilka słów. Można powiedzieć, kontynuować to, co mówił tutaj Pan Rzecznik. No tak, mówiąc najkrócej, to właściwie wszystko najważniejsze już powiedział. O to właśnie chodzi. Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Panie Burmistrzu, Gospodarze tej ziemi, Panie Ministrze, Panowie Ministrowie, Panie i Panowie Posłowie, Panie Senatorze, Szanowni Państwo, kiedyby chcieć ująć tak bardzo krótko to, co stało się w 2015 roku, to trzeba odwołać się do pojęcia ustroju, ale nie tego zapisanego w Konstytucji, w innych dokumentach, tylko tego realnego. Bo każda instytucja mająca jakieś podstawy prawne ma też inny aspekt. Te podstawy prawne to jest, można powiedzieć, aspekt statyczny, ale są też mechanizmy społeczne, które prowadzą do tego, iż ta instytucja działa, są tym elementem, który ją porusza. To jest aspekt dynamiczny. I dopiero kiedy spojrzymy na dwa te aspekty, to możemy mówić o tym, jaka ta instytucja jest. A w wypadku całego państwa, to możemy mówić o tym, jaki jest ustrój. Otóż w 2015 roku, Szanowni Państwo, rozpoczęła się zmiana ustroju Polski. Szczególnie społeczno-gospodarczego, ale także i politycznego. Bo ten pierwszy ustrój po komunizmie, od razu chcę powiedzieć, mimo wszystkich swoich ogromnych wad, dużo lepszy od komunizmu, dającym nam suwerenność. No, wielu ludzi potrafiło to, mówię o tych uczciwych, wykorzystać dla awansu społecznego, dla awansu materialnego. I to oczywiście było dobre. Ale ten ustrój już w swoich założeniach miał, można powiedzieć, elementy, które określając łagodnie można nazwać błędami. Odwołanie się do ideologii liberalnej, ideologii, która w Polsce nigdy nie miała jakiejś szczególnej tradycji, a która do społeczeństwa, które miało za sobą komunizm, straszliwie niszczącą, ale także straszliwie demoralizującą okupację niemiecką. No powiedzmy sobie, nie pod każdym względem udane rządy II Rzeczypospolitej, przedtem rozbiory, tą tradycję fatalną, tragiczną, tradycję pańszczyzny, wykorzystywania, eksploatowania polskiego rolnika. W takim społeczeństwie to musiało działać szczególnie źle. To prowadziło w istocie do czegoś, co w naukach społecznych nazywa się darwinizmem społecznym. To znaczy czymś, co sprowadza relacje między ludźmi do walki. Takiej walki, o której Darwin mówił, pisał, jeśli chodzi o relacje w przyrodzie, relacje między zwierzętami. Ten system myślenia, ta ideologia występowała przeciwko wspólnocie. Była obojętna albo wręcz wroga wobec wspólnoty narodowej, tej największej wspólnoty. Bardzo często deklarowała sympatię dla tych mniejszych wspólnot, ale
w istocie, jeśli spojrzeć na fakty, to były to tylko i wyłącznie deklaracje. Odrzucała najpierw nie wprost, a już później zupełnie wprost zasadę równości. W szczególności wprost równości między regionami. Koncepcja polaryzacyjno-dyfuzyjna sformułowana już w zaawansowanym okresie funkcjonowania tego systemu jasno mówiła, stawiamy na duże ośrodki miejskie, to też nawet nie wszystkie i one dopiero będą tymi lokomotywami, które pociągną resztę. Oczywiście po kilkudziesięciu latach, no przypomnę Państwu rzecz oczywistą, każdy z nas, jeden dłużej lub krócej, ale żyje określoną ilość czasu i to nie są wieki. I w związku z tym kilkadziesiąt lat różnicy, jeżeli chodzi o ten moment, kiedy zaczyna się rozwój, kiedy kończy się bieda, no to ma ogromne znaczenie. I to była taka nierówność, która była faktem, ale ta metoda była stosowana świadomie czy mniej świadomie także w innych państwach i nigdzie, czy to w Hiszpanii, czy to w Rosji, oczywiście przy całej nieporównywalności tych państw nie przyniosła żadnego efektu. Ten mechanizm, który wtedy stworzono, był także mechanizmem, który obniżał rangę naszego państwa. Nie był związany z walką o pozycję Polski. Polska brzydką panną bez posagu. To słynne powiedzenie określało rzeczywiście stan umysłowy ówczesnych elit i prowadziło do polityki zależności, polityki, która nic nie dawała, a powiedzmy bardziej precyzyjnie, dawała to, co zawsze taka polityka przynosi, to znaczy eksploatację z zewnątrz. No i była to polityka wielkiej prywatyzacji. Często ta prywatyzacja była po prostu wielką kradzieżą zgody na ogromne nadużycia, na wielką, olbrzymią sferę patologii w sferze finansów publicznych, w innych sferach, na przykład paliw. Krótko mówiąc, z polskiego systemu, systemu życia publicznego wyciekały w prywatne ręce, bardzo często za granicę, ogromne sumy. I to nie był przypadek. To była istota tego systemu. To prowadziło z kolei do tego, że ciągle nie było pieniędzy. Przypominacie sobie Państwo te akcje Tuska. Szukamy oszczędności. Takie akcje troszeczkę przypominające różne podobne wydarzenia, podobne działania jeszcze z okresu komunistycznego. Wspólnie mamy działać przeciw sobie, czyli mieć mniej. No, powiedzmy sobie, nie przynosiło to jakichś wielkich efektów, ale też było, można powiedzieć, taką istotą tego systemu. Ciągle wszystkiego brakowało. A to z kolei prowadziło do innej cechy. Kompletnej praktycznie, przynajmniej do wejścia do Unii Europejskiej, no praktycznie do 2005 roku, chociaż w 2004, niezdolności do podejmowania żadnych znaczących działań zbiorowych. Była agencja budowy autostrad. Ile wybudowało autostrad przez wiele lat? Ani jednego kilometra. Trochę zmieniła i sprzedała Kulczykowi 100 kilometrów autostrady Konin-Poznań. I to, można powiedzieć, był bardzo dobry przykład. Taki przykład pokazujący istotę tego systemu. Ale to dotyczyło wszystkiego. Spraw społecznych, spraw socjalnych, budowy armii, administracji publicznej. Wszystko zwijać, zmniejszać, bo nie ma. I to, Szanowni Państwo, był także system w gruncie rzeczy w dużej mierze pozornej demokracji. Bo weźcie Państwo wybory 91 roku. Jeżeli się przyjrzeć wynikom i stosunkowi poszczególnych ugrupowań do, no, wtedy najczęściej to określano jeszcze jako plan Balcerowicza, to 80% ugrupowań, licząc zdobytymi głosami, było przeciw. No tylko, że później, poza krótką i szybko obaloną próbą Olszewskiego, która zresztą początkowo koncentrowała się i musiała się koncentrować na innych sprawach, chociaż i sprawa ochrony własności państwowej
prokuratorii generalnej wtedy stawała. Wszystko to, powtarzam, był incydent. No, druga próba w latach 2005-2007 prowadzona już przez nas, zresztą rząd Olszewskiego, to też był nasz rząd, tylko wtedy nazywaliśmy się Porozumienie Centrum. Otóż ta próba, jeszcze raz powtórzę, prowadzona wyjątkowo wręcz w trudnych warunkach, no bo mieliśmy fatalną koalicję i różne sprawy do załatwienia, bo inaczej groziły konsekwencje ze strony Unii Europejskiej, była z całą pewnością podjęta, ale w stosunkowo wąskiej skali. Żywienie głodnych dzieci, bo przecież ten system prowadził także do społecznego nieszczęścia, do gigantycznego bezrobocia, do gigantycznej ilości ludzi, którzy się tym bezrobociem czuli bezpośrednio ciągle, na co dzień zagrożeni. Do ogromnej ilości ludzi, którzy niezwykle mało zarabiali. Do minimalnych pensji na głodowym poziomie. To samo oczywiście dotyczyło emerytur. Do stanu, w którym w obrocie, powiedzmy sobie, nierejestrowanym, tak to łagodnie określę, płaca godzinowa w niektórych miejscach Polski dochodziła nawet do 2 zł. Nawet i to się zdarzało. To może rzadko 2 zł, ale 3, 4 to już, czy 5, to już dużo, dużo częściej. Tak to wyglądało. Do takiego nieszczęścia to prowadziło, można powiedzieć, pod każdym względem. No i w końcu w 15 roku udało się, no tu Bóg pomógł, bo mieliśmy 37% z kawałkiem. W zasadzie nie powinniśmy zdobyć samodzielnej większości, ale powtarzam, najwyższy czasem pomaga i zdobyliśmy. Zdobyliśmy i rozpoczęliśmy, proszę Państwa, proces zmiany właśnie ustroju. Zmiany ustroju i to można powiedzieć od tych podstaw. Bo pierwsze pytanie to było pytanie odnoszące się do tego, czy ten element fikcji, o którym jeszcze nie wspominałem, to znaczy niedotrzymywanie obietnic wyborczych, może być zmieniony. A żeby był zmieniony, to władza musi uzyskać jakąś sprawczość, zdolność do działania, do realnego działania. A żeby uzyskać sprawczość, to proszę Państwa, musi mieć pieniądze. No a żeby zdobyć pieniądze, to można zastosować dwie metody. Wysokie podatki, no ale to dusi gospodarkę, a i tak były dosyć wysokie, nie takie bardzo wysokie, ale dość wysokie. Albo też zlikwidować, a w każdym razie radykalnie ograniczyć tą patologię. No i oczywiście myśmy wybrali tą drugą drogę, ze znakomitymi wynikami. Właśnie dzięki niej nasze wydatki budżetowe są dzisiaj 2 razy wyższe niż były na początku tego okresu. Jest przecież mnóstwo wydatków pozabudżetowych, ogromnych wydatków pozabudżetowych. One wystarczyły na podjęcie wielkiego programu społecznego. No tu 500+ jest symbolem, ale tylko symbolem, bo chociaż to wielkie sumy, to jednak na inne cele związane z pomocą społeczną wydano też bardzo, bardzo dużo. Wielkiego programu odnoszącego się do odnowy naszego państwa, różnego rodzaju akcji, jak modernizacja policji, modernizacja służb, właściwie wszystkich niemalże dziedzin życia społecznego, dzisiaj także ogromnego wysiłku zbrojeniowego. To, proszę Państwa, wystarczyło na ochronę gospodarki w czasie COVID-u, samo to 200 miliardów złotych. I to, Szanowni Państwo, wystarcza, można powiedzieć, po dziś dzień. Po dziś dzień wystarcza także i na to, co jest głównym przedmiotem tej części naszej kampanii. Otóż to wystarczyło na kilka programów, które miały zmienić i zmieniają polskie życie poza wielkimi miastami. Tam, gdzie mieszka zdecydowana większość Polaków.
Lublinie, w województwie lubelskim, o Janowie będzie mówił tutaj pan marszałek. Będzie operował liczbami. Ja posłużę się najpierw jedną liczbą z naszego spotkania w gminie Łyse. Bardzo niedawnego spotkania, tam gdzie mówiliśmy o rolnictwie. Tam gdzie zapadła ta twarda decyzja, która przynosi dzisiaj efekty. Otóż bardzo zacny wójt tej gminy powiedział mi tak. Kiedy tu przychodziłem, a przedtem był 20 lat dyrektorem miejscowej szkoły, to było tam kilkanaście, nie pamiętam dokładnie, bodajże 17 kilometrów wodociągów. No zgadnijcie państwo, ile jest teraz, po paru latach. Proszę państwa, 200. I to można powiedzieć, jest ta liczba, która pokazuje, ile można było zmienić. Ile można było zmienić w ramach tych programów rządowych. Programów inwestycji strategicznych, to się także nazywa często Polskim Ładem, programu budowy dróg lokalnych, programu inwestycji lokalnych, tego programu PGR-owskiego, gmin popegierowskich, programu ochrony zabytków, programu uzdrowiska, które zresztą w tej chwili jeszcze trwają. Każdy z nich to przynajmniej kilka miliardów złotych, a ten największy to łącznie około 60 miliardów złotych. I też mówię o inwestycjach strategicznych. To są ogromne zmiany. To są wodociągi, to jest kanalizacja, to są drogi. I tu nawiążę jednak do województwa. Wiecie państwo, ile dróg tutaj odnowiono albo wybudowano od nowa? Tych lokalnych. Ja nie mówię tu o Via Carpatia. 2800 kilometrów, prawie bez czterech bodajże. To jest, szanowni państwo, już sam przejście przełom, ale oczywiście tego będzie jeszcze więcej, bo będziemy te programy kontynuować. No, jeden mały warunek. Musimy wygrać wybory. Ale przecież to wspomniane już wodociągi, kanalizacje, różnego rodzaju instytucje kulturalne, gmachy, boiska, urządzenia sportowe, urządzenia związane z korzystaniem z internetu, szersza możliwość korzystania z internetu, to nowe połączenia autobusowe, to też jeszcze inny program z nieco dawniejszego czasu, z poprzedniej, nie tej kadencji, tylko jeszcze poprzedniej, ale realizowany głównie w tej kadencji. To mnóstwo różnych przedsięwzięć, które naprawdę łącznie trudno zapamiętać, bo ich było pełno. No weźcie państwo na przykład te różnego rodzaju dopłaty dla gmin. W 2022 roku 13,7 miliarda złotych. Z tego, i to chciałbym podkreślić, 5,7 miliarda wyjęte jakby z tej puli, przekazane tylko tym gminom najbiedniejszym. I pamiętajcie państwo, że chociaż duże miasta też z tych programów korzystają, ale w nieporównanie niższym stopniu. Bo nam chodzi, proszę państwa, o to, żeby wyrównywać poziom. To długie zadanie, na wiele lat, ale o to chodzi. Nam często mówiono, to są mechanizmy naturalne, tego się nie da zmienić. Oczywiście tu są pewne elementy obiektywne, na które trudno wpłynąć. Ale weźmy województwo lubelskie. Wzrost dochodów dyspozycyjnych na jednego członka gospodarstwa domowego wzrastał tu prawie dwa razy szybciej niż w kraju. 55% czy 32%. Czyli można. Można dać tu więcej, bo tutaj była naprawdę sytuacja biedna. Ciągle jesteście na 16 pozycji. Ale liczę, że awansujecie. Nie to, żebyśmy komuś innemu źle życzyli. No ale na przykład, jeżeli chodzi o wydatki na drogi, to ze wszystkich województw to jest na pierwszym miejscu. Wielkopolska na drugim, Podlasie na trzecim. I
tak to robimy we wszystkich jakby aspektach naszych przedsięwzięć. Ta równość to jest dla nas fundament. To jest fundament wspólnoty, bo ta wspólnota to ma coś znaczyć. To nie ma być krzyczenie od święta, że jesteśmy wspólnotą i przy całym szacunku oczywiście wspólne śpiewanie hymnu. I to w całości. Bo ta ostatnia zwrotka w szczególności to naprawdę przez dziesięciolecia, nawet już po 89 roku nie była śpiewana. Nie była znana. Więc krótko mówiąc, ta obasi. Otóż, szanowni państwo, to jest wszystko w trakcie. My to robimy, potrafimy to robić. No i warto jeszcze powiedzieć, w jakich warunkach to jest robione. Bo czy podatki zostały mimo wszystko jakoś tam podniesione? Nie, szanowni państwo. Podatki w Polsce zostały bardzo wyraźnie obniżone. To pewnie jutro zrobi pan premier. Skoro ja trochę dzisiaj nie w formie, tego nie zrobię. Ale można to pokazać. Są odpowiednie wykresy. Jak wygląda klin podatkowy, czyli całość podatków, wszystkie podatki w Polsce i w innych krajach. Oczywiście to jest w różnych konfiguracjach. Na przykład jedna osoba samotna, czyli singiel, jak to dzisiaj się mówi, z przeciętną pensją danego kraju oczywiście. Jedna osoba z dzieckiem, dwie osoby, jedna 100%, druga 2/3 przeciętnej, bez dzieci, z dziećmi. Zawsze to jest jakoś tam inaczej w każdym miejscu. Ale prawie we wszystkich kategoriach jesteśmy najniżej. No jeżeli chodzi o taką rodzinę, która niewiele zarabia, ma dwoje dzieci, małżeństwo z dwojgiem dzieci, to proszę państwa, wiecie, ile ten klin wynosi? 1,5%. 1,5%. Naprawdę bardzo, bardzo mało. I jeśli chodzi o bogatszych tych, no, którzy mają najlepiej, no to tu, że 2-3 kraje mają troszkę jeszcze mniejszy ten klin niż my. Ale to są bardzo niewielkie różnice. We wszystkich innych wypadkach my wypadamy najlepiej. Proszę państwa, myśmy to zrobili wszystko obniżając podatki, ja to podkreślam. To jest naprawdę wyczyn. Ale trzeba powiedzieć wszystko do końca. Pamiętajcie państwo, myśmy nie mieli dochodów z prywatyzacji. Nasi poprzednicy w latach 7-15 mieli całkiem spore z dywidend, prawie żeśmy ich nie pobierali. No zdarzało się, ale to naprawdę niewielkie sumy. Proszę państwa, no i myśmy nikomu nie zabierali pieniędzy, a tamci zabrali z funduszy emerytalnych 100 kilkadziesiąt miliardów. Bo gdyby tego nie zrobili, to deficyt polskich finansów publicznych byłby już powyżej tej granicy konstytucyjnej, 65%. A zostawili nam 57%. W tym roku, jak dobrze pójdzie, będzie 48%. Czyli jeszcze do tego obniżyliśmy zadłużenie. I każdego roku obniżamy. Tutaj pan minister mi podpowiada. Ja to, proszę państwa, mówię także i dlatego, bo w części naszego społeczeństwa pokutuje taki pogląd, że może my jesteśmy dobrzy społecznie, może tam w innych dziedzinach, w polityce, w zbrojeniach, ale na gospodarce to się oni lepiej znają. No to tak jakby wziąć dwóch przedsiębiorców, każdy miał taką samą sytuację, jeden przedsiębiorstwo zrujnował, a drugi rozwinął. Który się lepiej znał na gospodarce? No ale to niestety nie tylko kwestia umiejętności, ale także tolerancji wobec nadużycia. Powtarzam, uczynienia z nadużycia elementu systemu, elementu ustroju. I dlatego możemy mówić, że ten ustrój się zmienił. Jeszcze nie do końca. Jeszcze to nie jest wszystko doskonałe. Jeszcze są luki. My to wszystko wiemy. Jeszcze w naszych tych przedsięwzięciach społecznych
Też nie wszystko się udało. Sprawa choćby mieszkań. My tego nie ukrywamy. To oni twierdzą, że są idealni, wspaniali, genialni i w ogóle. My tego nie mówimy, ale będziemy to nadrabiać. Będziemy to nadrabiać i będziemy, mam nadzieję, przekonywać coraz większą ilość Polaków, że ta opowieść, która powoduje, że nasi przeciwnicy mają w Polsce spore poparcie, jest bzdurą. Ta opowieść, można powiedzieć, ma dwa warianty. Ten dla najgłupszych i ten dla trochę bardziej rozgarniętych. Ten dla najgłupszych, proszę Państwa, mówi tak. W Polsce ruina, wszystko się wali. Koniec. Każdy to może zobaczyć. No jest taki typ ludzi, którym jeżeli by im telewizja, której wierzą, a wiadomo, która to telewizja, wiecie Państwo, która? By ogłosiła dzisiaj, że dzień jest zimny, chmurny, pada deszcz ze śniegiem, to oni by się poubierali ciepło, wzięli parasole. No takim można wmówić wszystko. No każdy, kto jeździ choćby przez Lubelszczyznę, widzi, jak się zmienia. Jak się zmienia na lepsze. No ale do niektórych to nie dociera. No ale są jednak ci, którzy mają troszkę więcej oleju w głowie. I tym się opowiada inną historię. I to często działa. No tak, jakieś tam rzeczy są załatwione. Oczywiście no, nie mówią tego, co ja, ale no, coś tam przyznają. Ale pod tym wszystkim, proszę Państwa, tyka bomba. Tyka bomba i za chwilę wylecimy w powietrze. Za chwilę wylecimy w powietrze, no bo to wszystko jest tak, że były jakieś pieniądze, nie wiadomo skąd, wszystko wydali, rozdali, a teraz klops. Otóż ja chciałem Państwa zapewnić, że to jest całkowita bzdura. Jest takie opracowanie, ja nawet je mam w teczce, ale powtarzam, ja mam pewne kłopoty i nie przyniosłem tu na salę, chociaż może jeszcze się uda przynieść do końca tego spotkania. Otóż to jest taka tabelka, gdzie są wszystkie elementy, te najważniejsze, odnoszące się do równowagi gospodarczej. I państwa Unii Europejskiej i nawet chyba też te OECD, które nie należą do Unii Europejskiej. I tam na pomarańczowo w każdej z tych, bo jest wiele tych dziedzin, jeżeli jakieś państwo ma w tej dziedzinie trudności, jakieś elementy nierównowagi, to to jest właśnie na pomarańczowo. A to, które ma tam dobrze, to jest na niebiesko. Zgadnijcie państwo, które państwo ma wszystkie rubryki na niebiesku? Owszem, Polska. Tak, Polska. Nawet Luksemburg, który ma gigantyczne PKB, oczywiście po części to jest fikcja, no bo to specyficzne państwo, ale gigantyczne, tam prawie 2,5 razy więcej niż przeciętna Unii Europejskiej. Nawet Irlandia, która jest prawie tak bogata, też po części to fikcja, ale jest bardzo bogata, prawie tak bogata jak Luksemburg w tej chwili. Jednak przynajmniej po tej jednej tabelce ma. Za duże zadłużenie gospodarstw domowych, powyżej bezpiecznej normy. My nie mamy ani jednej takiej tabelki. W jednych jest lepiej, w drugich gorzej, ale wszędzie jest w sytuacji, którą można określić jako bezpieczną. Nie jest to zakłócenie równowagi. Więc ci, którzy opowiadają o tej bombie, no to może myślą o jakimś innym kraju, albo może myślą o jakiejś partii.
W każdym razie nie dawajmy się na to nabierać. W tej chwili, jak już mówiłem, deficyt jest zredukowany. Nie ma żadnych poważniejszych zagrożeń. Chyba że byłby jakiś gigantyczny kryzys światowy, no w tej chwili wydaje się, że świat z tego kryzysu powoli z trudnością wychodzi. Mogą być niespodzianki, ale perspektywy dalszego rozwoju, chociaż nie są łatwe, no gdyby nie te wydarzenia, gdyby nie COVID, a przede wszystkim ta wojna Putina, to wszystko, co dzieje się na Ukrainie, to na pewno byłoby dużo lepiej. No ale na to myśmy żadnego wpływu nie mieli. A przy okazji, w tej właśnie sytuacji też potrafiliśmy sobie dać radę. Bo pamiętajcie Państwo, że jest takie pytanie bardzo ważne, zawsze w polityce, a szczególnie ważne przed wyborami. Czy dali radę? Czy spełnili obietnice? Spełniliśmy, ale przyszły nieszczęścia. COVID to było także nieszczęście gospodarcze. No, przyszła wojna na Ukrainie i z nią inflacja, ciężki kryzys gospodarczy. Ktoś powie, no może te tarcze to osłoniły, no bezrobocie właściwie prawie nie wzrosło, nie było większego zatrzymania rozwoju gospodarczego, ale jeśli chodzi o inflację, to nie daliśmy sobie rady. Ja to tłumaczyłem już na wielu spotkaniach, których miałem już kilkadziesiąt później przerwa z niezależnych ode mnie powodów. Otóż myśmy prowadzili w sposób przemyślany politykę zmierzającą do tego, żeby wyjść z inflacji w sposób, który nie doprowadzi do bezrobocia, do kryzysu, do nakręcenia takiego mechanizmu cofania się gospodarki. Większe bezrobocie, mniejszy popyt, w związku z tym znów większe bezrobocie, bo nie ma dla kogo produkować i tak dalej, i tak dalej. Później się z tego lata wychodzi, to zwykle jest 3-6 lat. Myśmy tego, proszę Państwa, uniknęli. Myśmy tego uniknęli i miejmy nadzieję, że inflacja teraz będzie co miesiąc spadać. Jakoś z tego wyjdziemy i do kryzysu nie doprowadzimy. To była, wtedy mówiłem o tym, chociaż to bywało na sali krytykowane, to była naprawdę dobra, przemyślana polityka, bo łatwo stłumić inflację. Na Zachodzie ona była 10%, u nas znacznie więcej, o dobrych kilka procent więcej, tylko tam, proszę Państwa, inflacja była, dajmy na to 10%, a wzrost płac 2%. W Polsce inflacja była, dajmy na to 12%, a przez dłuższy czas wzrost wyższy niż inflacja. Później równy, dopiero przy samym końcu, teraz od niedawna troszeczkę niższy. To tak wyglądało. Myśmy chronili ludzi także różnymi obniżkami podatków, tymi wszystkimi dodatkami. One są przecież szły także do polskich gmin, do polskich powiatów. Było ich mnóstwo i jesteśmy dzisiaj bliscy powiedzenia, że się udało. Bo jeśli to, co przewidują dzisiaj właściwie wszyscy ekonomiści, że co miesiąc będzie lepiej, to będzie można powiedzieć, że się udało. W polityce trzeba umieć, trzeba myśleć, trzeba analizować, trzeba wyciągać wnioski z tego, co działo się w różnych krajach, z doświadczenia własnego i doświadczenia, które daje nauka historii, co jakby przenosi nauka historii. Myśmy z tych wszystkich doświadczeń skorzystali. Wydaje się, że można powiedzieć, że jesteśmy władzą, no, jeszcze raz to podkreślę, bo nie lubię przesady i nie powinniśmy lubić przesady. Nie idealną, ale dajemy radę. A tutaj pan dyrektor dostarczył mi tą tabelkę. No, z daleka to nie będzie widać, tutaj nie ma żadnego ekranu. To proszę Państwa, to Polska jest tutaj, każdy może zobaczyć, że tu jest tylko niebieską. O, tu. Ale mam nadzieję, że to jeszcze zostanie pokazane. A wszyscy, nawet powtarzam tak z
super bogate kraje jak Luksemburg, ma jedną, za duże zadłużenie gospodarstw domowych i chyba to samo ma Irlandia, nawet Holandia, z tych takich normalnych państw najbogatsza. Pamiętajcie Państwo, że Niemcy są dopiero na 7 miejscu, bo wielu ludzi w Polsce uważa, że Niemcy są najbogatsze. Nie są najbogatsze, już od dawna nie są najbogatsze i nawet taka Holandia to ma nad nimi dosyć znaczącą przewagę. Ale są oczywiście bardzo bogate. Jeżeli wziąć ich jako całość, bo mają przeszło 80 milionów mieszkańców, to oczywiście mają najwięcej. Czyli krótko mówiąc, to co mówiłem jest prawdą, to jest oparte o dane Eurostatu, a więc nie o dane nasze czy naszych przyjaciół, bo no, Unia Europejska nas lubi, ale z zastrzeżeniem. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć tak. Udaje nam się, udaje się realizować ten program w różnych aspektach. Ja jeszcze powiem, że tutaj, w tym mieście, płace wzrosły przeszło dwukrotnie i to licząc do 2021 roku. Oczywiście jest inflacja, ale do 2021 była niewielka. Że na całej Lubelszczyźnie też szybko wzrastały. Że krótko mówiąc, idziecie Państwo jako Lubelszczyzna do przodu. Cała Polska idzie do przodu. Coraz bliżej jesteśmy średniej europejskiej. Teraz podnieśliśmy o 2 punkty, mamy 79 punktów. Zaczynaliśmy, ktoś powiedział w telewizji, o 49. Nieprawda, o 39 żeśmy zaczynali. Czyli naprawdę ten postęp jest szybki, no 2% na rok. Około 20 lat jesteśmy jeszcze niespełna w Unii Europejskiej i mamy szansę, tak jak to niedawno mówił szef angielskiej Labour Party, mówił to z przerażeniem, ale my nie mamy powodu się z tego powodu przerażać, że w 30 roku polska rodzina będzie miała więcej niż angielska. No, ja dobrze życzę Anglikom, ale jeszcze lepiej Polakom, żeby tak było. I na to jest szansa. A w ten sposób znajdziemy się w tej grupie państw europejskich już powyżej Włoch, powyżej Hiszpanii, tych najbogatszych. Jeszcze nie na górze tej grupy, ale będziemy już w tej grupie. Czyli to nasze pokolenie. Tu zwracam się może nie do młodzieży, ale do tych, którzy w 89 roku no, mieli choćby 13 lat. Otóż, że nasze pokolenie, no ja jestem niestety dużo starszy, ale proszę mi wybaczyć, szczególnie panie, że się tak przypisuje do młodzieży. Ale wykonało swoje zadanie. I będzie je wykonywało dalej, pod jednym warunkiem. Zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Pan prezes Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj w Janowie Lubelskim o wyrównywaniu szans. Nie ma Polski A i B, budujemy jedną Polskę. Gorąca atmosfera. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tak liczne przybycie i za tę dobrą atmosferę tego spotkania. Jeszcze raz pan prezes Jarosław Kaczyński. Chciałem podziękować za przypomnienie mi, jak mam na imię. Ale tutaj zresztą jest drugi Jarosław. Za chwilę będzie tego pan marszał. Ale chciałem powiedzieć także o Lechu. Pamiętajcie Państwo, że cały ten proces walki z tym starym ustrojem no byłby niemożliwy bez Lecha Kaczyńskiego i to nie tylko wtedy, kiedy był prezydentem, tylko także wtedy, kiedy był wiceprzewodniczącym Solidarności, prezesem NIK-u. Później w ogóle był poza polityką przez dobrych kilka lat, dobrze dawał sobie radę, ale przez cały czas był tym, który
można powiedzieć, przebija nam drogę, bo kiedy przestał być poza polityką, to był ministrem sprawiedliwości i to było dla powołania Prawa i Sprawiedliwości decydujące. Nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tej zmiany bez Lecha właśnie. Także chciałem o tym wspomnieć, bo czasem jest zapomniany. Prawo i Sprawiedliwość jest kontynuatorem myśli świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od wielu lat prowadząc właśnie taką politykę, politykę ukierunkowaną na samorządy, wspólnoty lokalne, staramy się budować ich potencjał. Dziękuję serdecznie państwu za tak entuzjastyczne przyjęcie. No i oczywiście podziękowanie również dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego za to wystąpienie. Można sobie spocząć, szanowni państwo, bo już za moment kolejne wystąpienia, które zreasumują, jak to wygląda tutaj właśnie na Lubelszczyźnie i przypomną, jak te inwestycje samorządowe są mocno wspierane przez polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, który już od pierwszych lat, kiedy władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość, rząd zaczął inwestować właśnie we wspólnoty lokalne, w nasze gminy, powiaty, województwa, a przez to piękniały nasze wsie, miasta i miasteczka, które dzisiaj się niesamowicie rozwijają. A jak to się właśnie, szanowni państwo, robi tutaj, na Lubelszczyźnie, o tym powie nam marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski. Bardzo proszę, panie marszałku. Ale, zanim dopuszczę pana do głosu, jeszcze krótki materiał filmowy. Bardzo proszę. Szkoła jest 700 metrów od domu. Teraz jest. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Szukaj tablic informacyjnych w swojej okolicy i wejdź na mapainwestycji.gov.pl. Panie prezesie, panowie ministrowie, panowie posłowie, posłanki, wszyscy samorządowcy i wszyscy ludzie dobrej woli z Lubelszczyzny i z województwa podkarpackiego i z innych województw, którzy tutaj na pewno też zaszczyciliście piękną ziemię lubelską. Szanowni państwo, po takim wystąpieniu to trudno zebrać myśli i trudno coś dodać jeszcze, ale ja chciałbym zacząć pewnym cytatem. Polska jest jedna. Od Świnoujścia po Ustrzyki Górne, od Puńska po Bogatynie. Jesteśmy jednym państwem. Mamy różne przekonania i aspiracje. Nierzadko różne pochodzenie, czasem także wyznanie. Ale wszyscy jesteśmy córkami i synami najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Te słowa oczywiście powiedział podczas orędzia noworocznego w 2008 roku świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. I czy państwo nie widzicie w tych słowach esencji rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości przez te 7,5 roku? Polska jest jedna. Tak jak ten tytuł. Ja przypadkowo dzisiaj przypominam ten tytuł, bo on jest adekwatny do tego, co robimy. Do tego, co robimy przez te 7,5 roku. Bardzo pięknie pan prezes, pan premier powiedział o tym, co zrobiliśmy, jak było, co robimy. Ale szanowni państwo, to nie jest tak, że my inwestujemy tylko na Lubelszczyźnie, że my inwestujemy tylko na Podkarpaciu, na Podlasiu, w województwie świętokrzyskim. Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje wszędzie, w całej Polsce. Szanowni państwo, jeśli chodzi o to, o czym mówił prezydent Lech Kaczyński. Filozofia sprawowania władzy, czyli władzy dla jednej Polski, dla wszystkich Polaków. I Lubelszczyzna jest takim przykładem. Szanowni państwo, 2015 rok, jeśli chodzi o tak zwane porównania encyklopedyczne. Pan prezes mówił o produkcie krajowym brutto. Produkt krajowy brutto w 2015 roku był na poziomie wartości 68 miliardów złotych. Wzrósł do 97, czyli o 41%.
ale już per capita, czyli produkt krajowy brutto na głowę jednego mieszkańca w województwie lubelskim wzrósł o 47% do niebotycznej kwoty, patrzę tutaj, 47 tysięcy złotych rocznie. Szanowni Państwo, i mimo tego wzrostu w województwie lubelskim, nadal, tak jak Pan Prezes powiedział, jesteśmy na 16 miejscu, jesteśmy na końcu. Tylko chcę przypomnieć o jednym. W tym czasie, między rokiem 2015 a 2021, bo o tych danych mówię, bo 2021 jest już podliczony zupełnie, produkt krajowy brutto polski wzrósł o 42%. Czyli co to oznacza? Że Polska rozwija się równomiernie. Wszyscy mają te same szanse. A że w lubelskim jest troszeczkę więcej, bo jesteśmy zapóźnieni infrastrukturalnie i stąd te większe pieniądze. Ale tak naprawdę pieniądze płyną równo do wszystkich gmin w Polsce, których chyba jest 2477 na 1 stycznia 2022 roku. I jak możemy scharakteryzować województwo lubelskie? Przedsiębiorczość, wzrost o 18%. Wzrost liczby przedsiębiorstw ze 170 do ponad 200 tysięcy. Badania i rozwój. To jest taki bardzo fajny wskaźnik B plus R. W województwie lubelskim między 2015 a 2021 wzrost o 38%. Ale w Polsce jest już spadek o 5%. Co to oznacza? Że perspektywa przed lubelskim jest świetna. Jeśli chodzi o rynek pracy, podobnie jak w całej Polsce, z 12%, oczywiście u nas bezrobocie było większe, z 12% na 8%. Jeśli chodzi o dochody mieszkańców, to już Pan Prezes powiedział, dwa razy większe dochodowość w kraju na jednego mieszkańca, dochodowość. To już jest też bardzo dobry symptom. I ubóstwo, i pomoc społeczna. Szanowni Państwo, nie ma dużo bezdomnych w województwie lubelskim. Te dane, do których myśmy dotarli, mówią, że spadek bezdomnych jest o 30%, a spadek, jeśli chodzi o ludzi korzystających z pomocy społecznej, jest już o 50%. My naprawdę likwidujemy z pomocą państwa, zaznaczam, z pomocą państwa biedę. Jeśli chodzi o drogi, Pan Prezes powiedział, że 2800 dróg, to jest 13% dróg więcej zostało wybudowanych i zmodernizowanych niż w roku 2015 na rok 2022. Czy to dużo, czy to mało, to jest olbrzymia liczba dróg. Nie wiem, czy Państwo jeździcie, ale Wy, jeśli jesteście z Polski, tej lokalnej, o której mówimy, często ja, jako marszałek województwa lubelskiego, wstydzę się jeździć wojewódzkimi drogami, bo drogi gminne, drogi powiatowe są lepsze, są lepszej jakości. Wierzcie mi, ostatnio dostałem szoku, jak wracałem drogą 747 w moście w Kamieniu i jechałem nie drogą wojewódzką, tylko skręciłem drogami gminnymi, powiatowymi, bo mnie tak nawigacja poprowadziła. Wiecie mi, ja byłem w szoku, ja jechałem po prostu, ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Czy ja jestem w Niemczech, czy ja jestem w Holandii, czy ja jestem w Belgii. Naprawdę, wierzcie mi, postęp, jeśli chodzi o drogi w gminach, powiatach województwa lubelskiego, jest gigantyczny. Szanowni Państwo, i tutaj o drogach chciałbym powiedzieć, o tej arterii Via Carpatia. Ona się dumnie nazywa drogą imieniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to prezydent Kaczyński był ojcem duchowym tej drogi. To deklaracja łańcucka 27 października 2006 roku czterech ministrów transportu z naszym Andrzejem Adamczykiem na czele w obecności pana prezydenta podpisało deklarację, która zobowiązuje cztery kraje, Litwę, Polskę, Słowację i Węgry, do współdziałania, żeby budować tę arterię. To wtedy prezydent Lech Kaczyński powiedział na briefingu prasowym podczas wystąpienia, że jest problem z Polską Wschodnią, że Polska Wschodnia jest najbiedniejszym regionem i ta droga ma pomóc w szybszym rozwoju tej części państwa polskiego. I w tej chwili, szanowni państwo,
Ta droga jest już 100 kilometrów wybudowanych na terenie województwa lubelskiego, ale wszystkie odcinki pozostałe do A2 są już zakontraktowane. I z tego, co wiem, siedzi tu minister Weber, większość odcinków na Podkarpaciu S19 drogi imieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest już też zakontraktowana. I będzie ona w 2026 roku arterią, która połączy praktycznie południe Europy od Salonik po Kłajpedę na Litwie. I to jest wielkie osiągnięcie i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i naszego rządu, bo nie byłoby tej drogi tak szybko robionej, szanowni państwo, gdyby nie przewrót w 2015 roku, czyli wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie mówię, że nie byłaby robiona, ale nie byłaby robiona w takim tempie i z taką determinacją. I szanowni państwo, chciałbym jeszcze odnieść się do inwestycji drogowych w województwie lubelskim, bo zapomniałem o tym. My w województwie lubelskim mamy dróg wojewódzkich ponad 2400. Wiecie, ile dostaliśmy pieniędzy z budżetu państwa? Tych pieniędzy z budżetu, nie z regionalnych programów operacyjnych, nie z pieniędzy unijnych, też dostajemy, przecież nie odżegnujemy się od tego. Dostaliśmy 841 milionów województwo lubelskie w latach 2019-2023 z perspektywą do 2025 roku. Na co są to drogi? Obwodnica Dęblina, obwodnica Nałęczowa, droga Nałęczów-Lublin, most na Wieprzu w Dęblinie, obwodnica, która się projektuje w Opolu Lubelskim, obwodnica w Hrubieszowie i obwodnica w Tarnogrodzie. To jest 841 tysięcy i z Polskiego Ładu droga, gdzie minister Soboń zawsze mnie prosił o tą drogę Łęczna po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, chyba droga 830 albo 820, nie pamiętam. I szanowni państwo, to są fakty. 841 milionów. Część z tych pieniędzy wydaliśmy, część mamy już zabukowane do 2025-2026 roku. I to jest, kochani, prawda. Całość zaangażowania państwa budżetu państwa polskiego w latach 2019-2022 na te wszystkie fundusze, o których mówił pan prezes, czyli Rządowy Fundusz Drogowy, Fundusz Inicjatyw Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Fundusz Gmin PGR-owskich. Tu w województwie lubelskim, skrupulatnie to podliczył pan wojewoda Sprawka, to jest 7 200 milionów złotych w 3 lata. Szanowni państwo, to są gigantyczne pieniądze, które spłynęły w ciągu 3 lat i spłyną w 2023 roku, bo to jest jeszcze do końca 2023 roku. A jest takie fajne porównanie, które też mi pan wojewoda podał w latach 2013-2015. Wiecie, jaka była pomoc budżetu państwa dla samorządów województwa lubelskiego? 166 milionów złotych. 166 milionów złotych. Tu mamy 7 200 milionów. I jeśli ktoś zaklina rzeczywistość, że państwo polskie, to państwo, które nie potrafi rządzić, pomagać ludziom, to wierzcie mi, ręce załamuje. Ręce załamuje i może ta telewizja jedna, druga mówić, zakłamywać rzeczywistość. Ale my tutaj w Lubelskiem nie zakłamujemy rzeczywistości, bo te pieniądze wpłynęły i już w części jeszcze ten miliard wpłynie w najbliższych latach. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym państwu powiedzieć. Odpowiedzialność za region, za kraj. Czym jest odpowiedzialność za region, za kraj? No tym, żeby działać na rzecz rozwoju tego regionu, tych naszych małych ojczyzn, naszej kochanej ojczyzny Polski. I ja wam powiem na przykładzie, jak inne nacje działają. Na jesieni byłem na 70. rocznicy akcją Zamość. To była akcja deportacji, wywozu ludzi, Polaków, polskich rolników z Zamojszczyzny, czyli tak zwane wysiedlenia zamojskie. Był tam Horst Keller, prezydent Niemiec, który urodził się w Skierbieszowie, który pochodził z kolonizatorów niemieckich z Besarabii, czyli z Rumunii. I on tam był i ja sobie przypomniałem, że on był całą kadencję prezydentem, a później przez pół roku czy przez rok przestał być tym prezydentem, bo
nieopatrznie w wywiadzie dla mediów niemieckich w 2010 roku w maju powiedział taką rzecz, wracając z Afganistanu. Powiedział taką rzecz, że on nie wyklucza udziału militarnego Niemiec, gdyby gdzieś tam wyszła taka potrzeba, bo mogłyby te nasze zasoby